zapowiadając wcześniej, że będę miał okazję z tobą rozmawiać, zasugerowałem, że może to być śpiewająca rozmowa. I może od tego wątku zaczniemy, bo on jest hypnotizing, jakby powiedziała koleżanka u nas ze stacji. Skąd ta miłość do śpiewania się wzięła? Sama nie wiem, po prostu się pojawiła gdzieś tam, jak byłam... Pod prysznicem albo przy goleniu, tak? Wiesz co, jak byłam małą dziewczynką, to bardzo się do tego śpiewania rwałam i wyszukiwałam takich okazji, żeby sobie coś gdzieś zaśpiewać. Doprowadzało to do śmiesznych też sytuacji, bo ja zawsze miałam dosyć niski głos i zawsze w tym głosie był mat. I ja się zgłaszałam na jakieś, wiesz, apele w szkole podstawowej, a nauczyciel muzyki mówił, ale ty masz coś chorego w głosie, to się nie nadaje. To w ogóle. Więc ja się pchałam, oni mówili mnie, ja mówiłam, ale dlaczego? I tak gdzieś mimo wszystko do tego śpiewania mnie pociągnęło. Do tego stopnia, że brałaś udział w licznych festiwalach, występach i tego typu różnych projektach, żeby się publiczności zaprezentować. Tak, bo ja, wiesz co, ja byłam... przepraszam, zdejmę może okulary. Bardzo nam miło, bo możemy zobaczyć twoje oczy. Schowana. Chyba czułam, że po prostu, wiesz, ja byłam małą, rudą dziewczynką piegowatą z małego miasteczka. Ja chyba czułam po prostu, że za każdym razem, jak wychodzę na tę scenę, czy to zaśpiewać, czy to zagrać coś, bo też robiłam jakiś teatr taki amatorski jako dziecko, a potem nastolatka, to ja po prostu czułam, że ja przeżywam jakieś inne życie. Że ja nie jestem tą małą, zakompleksioną dziewczynką z tego małego miasta, tylko ja po prostu jestem teraz w ogóle centrum uwagi, wartościowa po prostu razy milion, czego nie przeżywałam w normalnym życiu, więc mnie ta scena po prostu tak za sobą gdzieś tam pociągała, bo ja w życiu dosyć nieśmiało i z opuszczoną głową i gdzieś tam boczkiem i pod ścianą, a na scenie hop do przodu. Właśnie to jest absolutnie piękne, bo zastanawiam się też, jakie pokłady odwagi trzeba w sobie uruchomić, żeby przejść z tego własnego cienia, którym się okrywasz, nieśmiałości, do tego, żeby stanąć w pełnych światłach, w pełnym słońcu dzisiaj i po prostu zdobyć uwagę publiczności. Sama tego nie rozumiem. Za każdym razem wejście na scenę jest jakimś ogromnym stresem, a jak już na tej scenie jestem, to jest cudownie, więc... Czy odwagi dodaje moment, kiedy pan Młynarski Wojciech na jednym z festiwali mówi, ty dziewczyno powinna śpiewać. Proszę sobie wyobrazić sytuację z rok 2000, tak przynajmniej wyczytałem. Ty masz naście lat wtedy. 16. No nie chciałem ci zaglądać tak w PESEL, wiem oczywiście ile miałaś. No i nagle się okazuje, że Bart, ikona, legenda polskiej piosenki, nie tylko autor pięknych słów, ale też znakomitych interpretacji, mówi ci, ty piegusku... Na scenę, tak, tak, to prawda. Tak było. Ja sobie już wtedy po cichu myślałam, że chciałabym w tym swoim życiu, już po szkole, zawodowym życiu śpiewać lub po prostu grać w teatrze. Miałam takie marzenia. A będąc na tym festiwalu zaczepił mnie właśnie już po tym, jak zresztą wręczył mi Grand Prix na bankiecie, zaczepił mnie Wojciech Młynarski i powiedział... Bankiet 16-latka, wszystko się zgadza, wiesz? Naprawdę. Ale to był taki bardzo spokojny bankiet, tuż po i dokładnie w tym samym miejscu, więc... Jeszcze przed 22 to było wszystko, więc... I to co śmieszne, on mnie zapytał, czy ja jestem w szkole teatralnej. Ja powiedziałam, nie, panie Wojciechu, ja mam 16 lat. I potem się dowiedziałam, że chciał mnie wziąć na przesłuchanie do... Był taki spektakl w teatrze Ateneum, 5 elementów, do tych 5 elementów. Chciał mnie wziąć na przesłuchanie, ale jak usłyszał, że jestem w liceum, powiedział, ucz się dziecko, zrób maturę, idź do tej szkoły teatralnej, bo masz sceniczną osobowość, powinnaś to robić na życie. No, więc sami państwo rozumiecie. Jak się ma, takie błogosławieństwo, to trudno szukać innych... kierunków. No tak, ale to rzeczywiście jeszcze raz to podkreślę, dla dziewczynki z małego miasta to były bardzo ważne słowa, bo ja do tej pory tak sobie myślałam, dobra, kto mnie tam przyjmie do tej szkoły, przecież ja tam nikogo nie znam i jeszcze takie głosy gdzieś tam okoliczne kolegów i znajomych królika, którzy mówiły, ale przecież jak nikogo nie znasz, no to bez znajomości to się do tej szkoły nie dostaniesz, dziecko. I chyba te słowa pana Młynarskiego tak spowodowały, że ja jednak stwierdziłam, dobra, spróbuję. I dostałam się za pierwszym razem. Ty skończyłaś uczelnię w... Akademia Teatralna w Warszawie, tak. I co ci ta szkoła dała? Warsztat.
Ale też myślę, że to też jest tak, że my się tego warsztatu później cały czas uczymy. Że to jest szkoła, która daje pewne narzędzia, z którymi można zacząć, ale prawda jest taka, że do każdej roli za każdym razem jesteś po prostu jak dziecko we mgle i uczysz się kolejnych rzeczy w każdej pracy, w każdej roli, czy mówimy o filmie, serialu, czy teatrze. Po prostu ta szkoła może ci dać tylko narzędzia do tego, jak się do tej pracy zabierać. Ale chyba nigdy nie ma takiego etapu, w którym okej, już teraz wiem, jak grać wszystkie role i to jest w ogóle tak, to się gra tak, to się gra tak, a tutaj to tam. Poza tym zmieniają się też okoliczności. Żeby się do tej pracy zabrać, to też trzeba brać pod uwagę cały zespół. Tak. Partnerów, z którymi się gra, inne otoczenie i zastanawiam się, czy to też nie jest fantastyczne w tej pracy. Ja na chwilę tylko o sobie chciałem powiedzieć, obiecuję, że przez chwilę, bo ja od 20 lat prowadzę program. Nazywa się Co za tydzień, pewnie Państwo o tym wiecie. Nagrałem ponad 1000 odcinków już tego programu i w tym roku celebrujemy razem z moją ekipą całą rzeszą ludzi, bo przecież to nie tylko ja, choć mnie widać, to pracuję na to, podobnie jak w serialu czy filmie, mnóstwo osób. I ja za każdym razem robię coś innego. Trafiam w inne miejsce i pewnie przez to nigdy nie miałem poczucia, że coś mnie znudziło albo że mnie mierzi. To gigantyczny przywilej. Każdy nowy projekt w twoim przypadku to też jest nowe pudełko z czekoladkami. Absolutnie. Smakują czasami gorzko? Bywa, ale... No... Zrobił krzywdę. Zaraz to załatwimy. Brygadę lotną z Krakowa wyślemy i załatwimy te nieczystości wszystkie. Nie, no myślę, że bywają takie momenty w tym zawodzie, że wszystko po prostu, że każdy się starał i każdy chciał dobrze, ale czujesz, że po prostu ten projekt jakoś nie pofrunął, że coś tam się nie wydarzyło. Bywają takie No to, co momenty. Jest na planie, to jest jedno. Jest jeszcze montaż, cała postprodukcja. Oczywiście zaczyna się wszystko od scenariusza i wy możecie się postarać zrobić wszystko, ale jak nie ma spójnej wizji, kto się jeszcze po drodze rozmieni na drobne, no to chcesz powiedzieć nazwę projektu, czy nie? Nie, wolę nie. Ta, nuż się spotkacie jeszcze no raz. Właśnie, nie, to, że coś nie wyszło, to też jakby mam wrażenie, że w dorobku niejednego reżysera jest taki klops. Co wyszło? Z czego jesteś zadowolona w drugą stronę? Takie twoje rzeczy, które zrobiłaś i myślisz sobie, kurczę, lubię do tej postaci wracać i historii i tematu. Bardzo lubię film Sprawiedliwy, gdzie zagrałam u boku Jacka Braciaka. To był film bardzo osobisty dla reżysera tego filmu, dla Michała Szczerbica. A ja w tym filmie miałam takie dosyć też trudne zadanie, bo też ta moja postać, Dziunia, ona funkcjonowała w różnych przestrzeniach też czasowych, więc to też jest, myślę, dla aktora wielkie wyzwanie, że ma zagrać postać w wieku 20 paru lat, a potem się troszeczkę trzeba go postarzyć, bo już ma mieć te 40, ma być, ja tam później jako ta 40, prawie 50-latka byłam już taka zniszczona, wiejska baba. Fantastyczne zadanie, myślę też, że fantastyczne, że też daleko ode mnie i super, że mnie Michał tak zobaczył. Super przygodą zawodową był film Niewinne. Tylko jeszcze chwila, zanim Niewinne, to jeszcze a propos Sprawiedliwego, bo zapomniałaś dodać jednego ważnego akcentu, że dostałaś nagrodę. Dostałam nagrodę za ten film, tak. No, ale... Już ustaliliśmy, że nie musisz być skromna. My lubimy, jak nasi goście się chwalą, jak stawiają takie stemple, tak, to się mi udało, lubię, to pamiętam i jeszcze dostałam nagrodę. Tak było rzeczywiście, że dostałam nagrodę za debiut w Koszalinie na Festiwalu Młodzi Film, więc tym bardziej dopełnienie dobrze wspominam ten projekt, tak. No to teraz zamieńmy się w klimat sióstr zakonnych. Klimat sióstr zakonnych, Niewinne, Anne Fontaine, czyli reżyserka francuska, reżyserka, która wcześniej zrobiła film o Edith Piaf, nominowany zresztą do Oscara, więc już sam casting i jakieś wywołanie do tego castingu, zaproszenie do tego castingu to było wielkie przeżycie dla mnie, a potem castingowałam się dosyć długo, bo on tam był podzielony na kilka elementów, no i ten moment, kiedy stajesz po prostu w tym klasztorze, bo zdjęcia się działy wszystkie w klasztorze w Ornecie, więc myśmy tę Ornetę tym babińcem okupowały. Babiniec mówię, bo oczywiście główne role to były role żeńskie, Agata Kulesza, Agata Buzek i mnóstwo młodych, wspaniałych aktorek, Eliza Rycerbel, których nie było widać, bo tylko twarze zostały, a reszta była... Więc potem tak ludzie tak wyławiali, która to, a tu jest Próchniak, tu Dąbrowska, a
ale jeżeli ktoś nie ma takiego super jednak rozpoznawania twarzy, a no bywają takie osoby, że no tu blondynka, więc... A tu tylko oprawa oczu. Tylko oprawa oczu, bo miałyśmy nawet tutaj takie specjalne, to się nazywało fachowo zatyczki pod tymi welonami, więc nic nie było widać. Ale fantastyczna przygoda i też zupełnie inny rodzaj pracy, bo Anne Fontaine nas rzeczywiście zamknęła na miesiąc, dłużej niż miesiąc, na 40 kilka dni w Ornecie mieliśmy zakaz jakiejkolwiek innej pracy, więc wyobrażasz sobie ten babiniec w tym hotelu. Ale mieszkałyście też razem. W tym klasztorze? Nie, nie, mieszkałyśmy okay, obok klasztoru. W klasztorze by się nie dało, bo tam po prostu nie było na stałe ani ogrzewania i tam już tam, no, i zimno i ten klasztor w tej chwili nie funkcjonuje. Myślałem sobie, że to byłaby już turbomasakra, że jesteś w tej roli przez 24 godziny. Na... Można by tak powiedzieć, dobra. Bo tam z nad godzinami, jak siedzieliśmy po 14 godzin w tym klasztorze, też słabo ocieplanym, umówmy się, z tymi merynosami wszędzie pozakładanymi, bo trzeba się było jakoś ocieplać pod spodem, pod tymi habicikami. No to rzeczywiście był to troszeczkę survival, ale fantastycznie to wspominam właśnie z tego powodu. No i też takie podejście do pracy właśnie, zamknąć się, odłożyć wszystko, co inne zawodowe, skupić się na tej jednej roli, na tym jednym zadaniu, wejść w atmosferę tego filmu. To też jest zupełnie inne doznanie. My tu w Polsce, ona nawet nie mogła do końca zrozumieć, że ja jestem na etacie w teatrze, więc miała takie, ale jak to ty musisz grać spektakle? Jak, ale to ty robisz film, ty teraz nie możesz nic innego robić. No i to tłumaczenie, że ten system w Polsce wygląda inaczej, że aktorzy teatralni no, dogadują się jakoś z tymi teatrami, żeby puścili nas tutaj na tydzień, tutaj na parę dni, albo na poszczególne wręcz dni, więc jakimś cudem ja i Agata Kulesza zostałyśmy puszczone na kilka dni, żeby zagrać spektakle do Warszawy. Tej części aktorskiego życia państwo nie znają, czyli takiego układania sobie nie tylko grafika, planu lekcji, to planu zadań lepiej nazwał, bo ten wątek nam się nie pojawił, przynajmniej w tej odsłonie festiwalu, bo ja już tak od 5 lat tu z państwem siedzę. To fajnie. Jest przywilej, dlatego my się tak lubimy z państwem. Ja już się podlizywałem przez 4 lata, teraz już mogę po przyjacielsku normalnie i szczerze sobie mówimy w każdą stronę, ale rzeczywiście miasteczko festiwalowe i to jest informacja dla wszystkich państwa, którzy są po raz pierwszy. No to już jest 5 czy 6 odsłon i edycji, ileż pięknych rozmów. No i my staramy się, żeby państwo dzięki nam mogli poznać nie tylko aktorskie oblicza naszych gości, ale te ludzkie też. No więc wyjaśniając ten plan lekcji, no to nie jest tak, dostajesz robotę w filmie, ale jeszcze musi dyrektor teatru zgodzić. Tak, jeszcze się musi dyrektor teatru zgodzić, koordynacja tu musi klepnąć, czasami zmienić repertuar w teatrze, czasami coś poprzestawiać. Ja już nie wspomnę o wszystkich kalendarzach w telefonie, które na szczęście są dzielone, więc te agentki widzą, tu agentka jedna, tu koordynatorka druga, więc no, na szczęście jakoś się to udaje. I oby jak najdłużej. Oby jak najdłużej. Behawiorysta to temat, który ściągnął cię trochę do Krakowa, o innych powodach mam nadzieję też usłyszeć, ale to taki projekt na podstawie twórczości Remigiusza Mroza, do którego zakończyliście już zdjęcia, a my jesteśmy bardzo ciekawi, co z tego powstało. My też jesteśmy bardzo ciekawi, mówię o nas, twórcach, co z tego powstało, jeszcze nikt nic nie widział. Natomiast no, ale państwo będą mieli okazję zobaczyć w przyszłym roku, bo tak, wtedy... mam nadzieję, że my też. Ten serial Behawiorysta, nazwę proszę zapamiętać, pojawi się na Playerze. Tak, Behawiorysta na Playera wchodzi w 2022 roku, zdaje się na początku, w głównej roli tytułowej Robert Więckiewicz. Ja z Robertem nie porozmawiamy, proszę państwa, bo Robert nie udziela wywiadów praktycznie turbo wybiórczo, naprawdę. Jest przemięźliwy. I mimo tego, że my się znamy i ponoć mnie lubi, że zrobiliśmy 2 projekty Kalendarza Dżentelmeni razem ze sobą, ba nawet zaśpiewał piosenkę z Agnieszką Grochowską. Bo mieliśmy taki Kalendarz Dżentelmeni, gdzie były kobiety i mężczyźni i to były duety i wtedy produkowaliśmy jeszcze płytę. Ja to muszę usłyszeć. To jest muzyka z serca... 2014, jego cień, Robert Więckiewicz, nie uwierzycie państwo, co zrobi. A no tak, to jeszcze śpiewające, ja już mam gęsią skórkę, bo wiem, że wam się spodoba. Behawiorysta, tak. No, scenariusz na podstawie Remigiusza Mroza, na podstawie książki, ale myślę daleko wykracza poza fabułę tej książki.
i mnóstwo rzeczy tam będzie. Chciałaś przeczytać się... najpierw książkę? Czy to, oczywiście, czy to, że przeczytałam. Od razu, jak wiesz, że jest propozycja, to się czyta chyba, nie? Tak, tak, oczywiście. To znaczy masz jakieś też odbicie. Myślę, że to też troszeczkę dopełnia obrazu scenariusza. Wiadomo, z czego to, co się wzięło. Chociaż słyszałam, jak sam Rejming już na, jak mieliśmy zdjęcia w Opolu, zdaje się, na konferencji stwierdził, że scenariusz podoba mu się chyba nawet bardziej niż jego własna książka, więc to chyba jest dobra rekomendacja, chyba nawet najlepsza rekomendacja od autora, jaka może być. Ale też dowód na to, że ma duży dystans do wszystkiego, bo nie wszyscy twórcy w ten sposób chcieliby, żeby w ich materii ktoś mieszał. On tę książkę napisał parę lat temu, więc myślę, że po prostu już ma dystans i pewnie wie, że być może dzisiaj by napisał ją odrobinę inaczej. Może ale ponieważ pisze 8 do 10 książek rocznie, więc jest to jedna z wielu jego pozycji, więc nie musi się do niej przyzwyczajać, przytulać i tęsknić. Tak, to prawda. Ja w tym projekcie, ja w tym serialu gram żonę Roberta, Brygidę. Katarzyna Dąbrowska jest, proszę Państwa, naszym gościem podczas Mastercard of Camera tutaj w naszym miasteczku filmowym BNP Paribas. No i rozmawiamy sobie. Zrobiliśmy muzyczną przerwę. Można uznać, że to była nasza przerwa reklamowa. Witamy więc po krótkiej przerwie. Jesteśmy dla Państwa ponownie. I chcielibyśmy usłyszeć o roli twojej w Behawioryście. No to będzie bardzo trudne, bo ja nie za dużo mogę mówić. Mogę powiedzieć tyle, że gram Brygidę, czyli żonę behawiorysty, że to jest rola z tajemnicą, ale te tajemnice pozwolę Państwu sobie odkrywać w 2022, jak tylko się pojawi na playerze. Świetnie, zachęcasz, serial. W ogóle już niespodzianki, już są już tuż. Jeszcze tylko 6-7 miesięcy i dokładnie. Wszystko będziecie Państwo wiedzieć. I mogę powiedzieć, że dla mnie to jest też, że ta rola to było ogromne wyzwanie, bo myślę, że mój wizerunek w tym serialu i jakby, nie wiem, jakiś ciężar gatunkowy tej roli, że z pewnością nie jednego zaskoczę w tym wcieleniu. Mam taką nadzieję cichą, że tak będzie i bardzo się cieszę też z tego zadania. Bardzo się cieszę, że Łukasz Falkowski, reżyser tego serialu, z którym ja się spotykam po raz drugi, bo wcześniej się spotkaliśmy w serialu Belfer w pracy. Bardzo się cieszę, że Łukasz mi po prostu zaufał i że powierzył mi tę rolę, bo kaliber jest dosyć ciężki i trudny, a mimo wszystko gdzieś dał wiarę, że podołam i nieskromnie powiem, że był zadowolony na planie, oby tak było też w montażowni i proszę trzymać kciuki. Z całą pewnością tak będzie. Wracając do Łukasza Palkowskiego i tego, co opowiadałaś, bo Łukasz jest mega konkretnym gościem, który ma takie dobre tempo i dobrą energię w pracy. Nigdy niestety nie ustawiał mnie, ale miałem okazję podglądać. I on tą energią zaraża, nie? Całą ekipę. Tak, to prawda. Tam po prostu ja mam wrażenie, że też Łukasz jakąś tą swoją energią, ale też dzięki temu, że bardzo często pracuje z tymi samymi ludźmi, to że w ogóle energia na planie u niego jest taka... No, przyjazna to jakby nic nie powiedzieć. To jest jakby rodzina, no. To jest już jakby dobrze naoliwione po prostu koło zębate, gdzie po prostu każdy trybik idealnie wie, gdzie, co i jak. I to jest niebywały komfort pracować w takim warunku. Ale też przyjemność, nie? Bo idziesz po prostu na spotkanie z przyjaciółmi. Patrzę tu w kierunku Wiki, bo jest naszym tutaj kostiumowym działem behawiorysty też. Między innymi, więc... No ja się z Wiki przywitałem, ale nie, jak to stary chłop, nie usłyszałem imienia, więc już potem per pani do niej musiałem mówić. Miło cię poznać, Wiki. Teraz już, wiesz, ustawiliśmy sobie rzeczywistość i wszystkie relacje, więc jeszcze bym, że Łukaszu został. Nie wiem, co możesz nam o behawioryście powiedzieć, ale o Belfrze już możemy mówić otwarcie. Ale widzę, że się zastanawiasz, więc jest coś jeszcze o behawioryście. Zastanawiam się, o, to ja tutaj się uśmiechnę do pana i się pozastanawiam jeszcze. Bez mikrofonu lepiej, wiesz? Jeszcze popraw coś tutaj poły marynarki, wiesz? I wyprostuj się trochę, dobra? Dobra. Czy ja widzę? Może być? Nie widzę. Nie ma tego zdjęcia tu. Może pan jakąś nagrodę potem dostanie za to zdjęcie? Teraz jest. I jak się pan postarał? Jest dobrze, pan. Mogę pracować dalej? Tak. Bardzo proszę.
No tak, oczywiście. Chłopaki już się boją, zaraz chłopaki uciekną już wiedzą, stąd. Że... Ja jestem głęboko przekonany, że za chwilę ich już nie będzie. Uczcie się, chłopaki, tak, uczcie się. Tutaj. Pan Grażynę Torbicką fotografował. Ja też mam się uśmiechnąć? No proszę pracować. My chcemy z panem popracować teraz. To ja jeszcze tylko opowiem, skoro Olivier musi, jest zajęty i musi pracować, to ja popracuję teraz i poopowiadam, że no też taką trudnością i chyba o tym też mogę powiedzieć, właśnie tak, to było to, nad czym się zastanawiałam, jest to, że my tam gramy z Robertem małżeństwo z 20-letnim stażem. Więc jakby ten czyli poziom... w rozkwicie po prostu. W rozkwicie po prostu. No i umówmy się, małżeństwo w kryzysie również. Bo no, tak jest poprowadzona ta historia, że ta moja postać po prostu bardzo szybko poznaje tego swojego męża, bardzo szybko staje się jego żoną, więc no jakby na to nie patrzeć, no teoretycznie rzecz biorąc, ja jestem... ze 3 lata młodsza niż ta scenariuszowa Brygida, ale nie jest to tak bardzo daleko. Natomiast jakby sam fakt, wiesz, że dziewczyna wiąże się w wieku 18 lat z mężczyzną i jest z nim 20, czy 18, 19, 20, jest z nim przez 20 lat, jest tak, no ponieważ ja nie mam takiego przeżycia w swoim życiu, to jednak... Wszystko ci opowiem, bo ja mam. No właśnie, może mi opowiesz. Tego powiedziałem, że w rozkwicie. Tak, tak. Więc te 20 lat takiego małżeństwa z problemami. I to był jeden z takich też ważnych tematów dla mnie. Jak to poukładać, jak to zagrać, jak sobie z tym w tej roli poradzić po prostu z tym aspektem. Z innej perspektywy pan mówi. No właśnie, tak. Pan po prostu robi z perspektywy teraz tutaj. Tak. No. Dziękujemy bardzo. Jak pan będzie chciał, to tam jest krzesełko dla pana, możemy ustawić. My też będziemy pamiętać o tej pięknej wizycie, prawda? Proszę państwa, poprosimy o brawo. Jak pan ma na imię? Nie, chciałem po prostu panie Edwardzie bardzo podziękować. Tak. Wcale nie, bo my byśmy pana pokochali, panie Edwardzie, więc dziękujemy, że jest pan z nami. Dziękujemy. I że pan nie przestaje tworzyć, mieć potrzebę tego typu. Piękne, na pewno piękne. Znowu się przełączyło, nie umiem. Nie, bo to właśnie... O, no cudo! Cudo! Bardzo dziękujemy. Pan Edward jest z nami, państwo też, jak słychać, za co jeszcze bardziej dziękujemy, za otwartość i wrażliwość i te wszystkie piękne ludzkie elementy, które nas tutaj bardzo często spotykają. U nas to było tak, że i ludzie zasypiali sobie, możeśmy ich przykrywali, jak było zimno. Nikt się nie obrażał, że żeśmy nudzili ze sceny. Czasami słońce, wiesz, też pada, więc wpadniesz w przyszłym roku też? Bardzo chętnie. No, ale na razie cię jeszcze nie puszczę przez chwilę, bo mamy kilka tematów. Zamykamy behawiorystę zaraz, bo uciekło mi to, co mówiłaś, bo pan Edward przez chwilę był ważniejszy. No mówiłam, że tak to jest po prostu z perspektywy tego 20-letniego stażu małżeńskiego, to też jest jakiś temat, który po prostu musiałam sobie aktorsko poukładać, bo najszczęśliwszym małżeństwem po prostu nie jesteśmy w tym behawioryście z Robertem. Macie dzieciaczki? Tak. No to jest inna powinność do tego, żeby się dogadać jednak, no tak. Bo jest ten rodzaj współodpowiedzialności za młode ludzkie. Walka tam trwała, ale no to już resztę państwu zostawię. A jesteś taka baba konkret, czy ta... No, trochę tak, a trochę nie. Wiesz, co mi się najbardziej podoba w tej roli, że ona nie jest jednoznaczna. Ona jest właśnie rozpięta na takiej skali emocji, że samą mnie to zaskakiwało i wręcz sobie robiłem takie wykresiki w swoim po prostu notatniczku. Przygotowując się do roli, tak, po prostu, żeby sobie to poukładać po kolei, gdzie jej te emocje odpalają, a gdzie jest intro, bo po prostu to jest bardzo emocjonalnie rola rozpięta na bardzo wielu klawiszach.
Jeszcze z tym Łukaszem, bo cały czas wraca temat, to teraz za behawiorystę dziękujemy. Belfer był czymś takim, co no, spowodowało wielką miłość do tej produkcji Canal Plus. No, była jakaś psychoza. Tak, po prostu prawda? Ludzie zwariowali. Ja obejrzałem to parę miesięcy temu, bo ja nie lubię w tym trendzie tak zawsze się zagubić, nie miałem czasu, i więc jestem na bieżąco z twoją... Martą. Tak, z twoją rolą, z twoją postacią, taką panią... Panią nauczycielką. Tak, ale też panią, która potrafi nagrzebać nieźle w papierach i przede wszystkim... I trochę jest pomocnikiem w tym. Tak, tak, no, ale nieświadomie oczywiście. Natomiast no, to taki duży projekt, który zakorzenił się w świadomości widzów. Bardzo, do tego stopnia, że wczoraj jeszcze mnie ktoś pytał via Instagram, czy wróci Belfer, będzie kolejna seria Belfra? Nie, bo już jest szać. Dwa no i trzy. Ale wiem, że ten temat wracał kilkakrotnie, jakoś się nie udało, ale były próby wzniecenia tego płomienia, tego szału, o którym mówisz. Bardzo też dla mnie fajny projekt i bardzo go dobrze wspominam, i pracę z Maćkiem, i pracę z Łukaszem znowu Palkowskim. I tu no, można powiedzieć, że bawiłam się z kolei w to, żeby ta moja Marta była jak najbardziej empatyczna, ciepła. Ja się kojarzę właśnie z taką dosyć, przynajmniej pięknie, na tamtym łagodna momencie. Osoba, tak, tak, z dużą ilością tak. ciepła i takiej empatii. No. I co też o tyle się ze mną, nie wiem czy teraz, ale na pewno wtedy nie byłam z tym tak mocno kojarzona, więc też wiem, że parę osób mi później powiedziało, bo ty jesteś taka temperamentna, taka zadziorna, a tutaj taka, a tutaj siaka, a tam twoja Marta, taka stonowana. I przypomniało mi się, jak z Agnieszką Glińską robiliśmy Płatonowa w Teatrze Współczesnym, gdzie grałam Sonię, i Agnieszka mówiła, pamiętaj Kaśka, ty musisz być w tej roli jak taka biała kartka, ty musisz mniej i jeszcze mniej i jeszcze mniej i jeszcze mniej, na biało, na biało. I to samo sobie myślałam troszeczkę w tym Belfrze, że żeby się gdzieś po prostu łącznie z jakimś sposobem mówienia, z jakimś ciepłem, że tylko to ciepło, empatia, do widzenia. Resztę temperamentu chowamy do kabury, przyda się na kiedy indziej. Czyli trochę, ja sobie pomyślałem, że wracasz do tej dziewczynki z dzieciństwa, którą byłaś taka... Trochę tak. Nic więcej wtedy. Trochę tak. No. Czas nam płynie, jak nam wszystkim, tempus fugit, jak mówili starożytni, więc jeszcze jeden temat, który chciałbym dotknąć, który dla mnie brzmi enigmatycznie, to jest, właśnie spróbuję fonetycznie to znaleźć, tak myślałem, że pierwsza 11, to projekt, tak. do którego jakiś czas temu zakończyliście zdjęcia w zeszłym roku, ale jeszcze się na firmamencie żadnym nie pojawił, na żadnym ekranie. Pojawi się wkrótce na festiwalu w Gdyni. Będzie premiera. Czyli już tuż, bo ten festiwal za dni parę. No i premiera czego to będzie? Bo Piotr Żurawski, wiem, że główna rola męska, ty damska. Tak, ja gram tam taką, jakiś romans Piotrka, jakaś miłość jednocześnie, a z drugiej strony jestem narzeczoną jego brata, więc... Ten obraz za chwilę, jakby państwo szukali tytułu, to pisze się jeden w sensie cyfry, ten podzielnik jak w godzinie, tak. i dwie jedynki też cyfry, tak. pierwsza 11, dlatego się zacząłem zastanawiać, jak to poprawnie wymówić, ale ktoś mi zaznaczył też fonetycznie. Ale jest to w zasadzie taki film gatunkowy, ponadto debiut reżyserski, debiut Mirona Wojdyły, i film gatunkowy, bo to jest horror, trochę dreszczowiec, trochę, troszeczkę tak, teraz już się w zasadzie w kinie odchodzi od takich chyba jednoznacznych, takich, że horror to horror, zawsze tam gdzieś ten horror zahacza o komedię albo jest bardziej slasherem, a jak jest jakaś sytuacja kryminalna, to też czasami jest, zahacza o inne gatunki filmowe. W ogóle się taka jest moda na zmieszanie, więc tutaj też troszeczkę mieszaniec, troszeczkę. Ale ciekawa jestem też, jak właśnie widzowie odbiorą ten film. Widziałaś ty już go? Widziałam. I zadowolona jesteś? Tak. Z siebie czy z całości? Nie, z całości. No bo to nie jest takie
oczywiste, nie jest taka oczywista odpowiedź, bo wy w waszym fachu nie tylko nie zależycie od samych siebie, tylko od szerszego kontekstu, to po pierwsze, a po drugie macie syndrom wiecznego niespełnienia, takiego, że a jeszcze bym coś dodała, to jeszcze bym podkręcił, chyba wolałabym innego dubla albo... Zawsze. Kiedy przychodzi moment satysfakcji w tym zawodzie? Nie wiem, czy jest taki moment, kiedy ta satysfakcja przychodzi, czy po prostu jest taki moment, kiedy my sobie musimy powiedzieć, no i to... Ja kiedyś sobie napisałam takie zdanie, pamiętam, nie wiem, na piórniku, na zeszycie w liceum, to, co robisz, to, kim jesteś, to wystarczy. I to mogłabym przetransponować teraz na po prostu to poletko aktorskie, że tyle, ile zrobiłaś, zrobiłaś najlepiej, jak umiałaś, najlepiej, jak mogłaś w tamtym momencie. Trzeba sobie zrobić po prostu przedziałek na drugą stronę i się od siebie odczepić po prostu. Bo siedzenie też i myślenie o tym, że mogłam lepiej, no nic tak naprawdę poza frustracją nie przyniesie. Ale trochę mi zajęło, zanim się tego nauczyłam. Czy państwo myślicie, że my mogliśmy zrobić lepszą rozmowę dzisiaj? Zrobiliśmy najlepszą, jaką potrafiliśmy w tej sytuacji. Ja ci za nią, Kasiu, pięknie dziękuję, bo ja wszyscy mieliśmy fajny czas. I panu Edwardowi dziękujemy. Tak, no panie Edwardzie, dziękujemy. Jeszcze raz. Za to, że pan z nami jest, bo nasze spotkanie dobiega... Nie, absolutnie, my już kończymy i dlatego chcieliśmy podziękować, bo był pan fantastyczny. Ale dlaczego mieliśmy pana przegonić? Proszę pana. Jest nam miło, że pan z nami jest. Poza tym zrobił pan nam foty. Teraz je sprzedamy na Pudelka. Chodź, zrobimy coś ekscentrycznego razem. Nie wiem, pokażmy klatę, a ja pokażę, a ty coś innego. I wtedy pan zarobi jeszcze na tym, no. To chodź, Kasiu, staniemy razem dla pana. A zrobi nam pan pamiątkowe zdjęcie również. Takie dla nas? Bardzo. Katarzyna Dąbrowska, dziękujemy bardzo. Słyszałem twoją dyskusję z koleżanką, agentką, bo nie poznałem funkcji tej miłej pani. Z koleżanką. I dyskutowałyście, a przynajmniej pytałaś wszystkich ludzi wokół, na co się wybrać. Tak. Lubisz taki research zrobić? Tak, bo właśnie przyjechałam dopiero wczoraj niestety. 7 dni spóźnienia. Tak, ja już tu jestem od zeszłego piątku i czekam na ciebie, a ty 7 dni, bo pozwoliłaś sobie czekać na tę piękną festiwalową rzeczywistość. No niestety, właśnie dopiero teraz mogłam przyjechać, ale zawsze lubię słuchać opinii innych, jakie wrażenia, jakie emocje towarzyszyły innym przy danym filmie, więc... Tak. Ale traktujesz to jako formę marketingu, czy sprawdzania, weryfikacji uczuć, emocji, które towarzyszą? No bo jak oglądałaś jakiś film, a ktoś ma inne zdania, taką sytuację mieliśmy, o czym za chwilę państwu opowiem, między wierszami ją przeczytałem, to, no to wywiązuje dyskusja zawsze. Zbierasz te informacje, bo chcesz wiedzieć, co ludzie lubią, czy co polecają? Zbieram te informacje i jak później oglądam, kończę ten film, dochodzę do swoich emocji i porównuję je. Zastanawiam się właśnie, gdzie ta osoba opowiadająca mi o filmie dostrzegła te emocje. Czy to są te same miejsca po prostu? Tak. Bo też każdy ma inną wrażliwość, więc i każdy jest podatny na inne zdania i emocje. Masz taki autorytet, takiego krytyka filmowego, którego opinię przyswajasz jako swoje, bo wiesz, że jego punkt widzenia często pokrywa się z twoim własnym? Najbardziej cennym krytykiem są dla mnie widzowie. Ale co, frekwencja w kinach, czy właśnie to? Nie, właśnie takie, taka rozmowa z drugą osobą. Właśnie osoba, która poczuje ten film, albo się jej podobał, albo nie. Jeżeli tak, to dlaczego? Jeżeli nie, też bym chciała usłyszeć. Więc taki recenzent najbardziej jest cenny i wartościowy. Bo, bo właśnie przez filmy wkraczamy w inne emocje danej osoby. Ja się zastanawiam jeszcze, tylko kończąc już ten wątek marketingu szeptanego, poleceń i rekomendacji i opinii, czy zanim idziesz do kina, to czytasz coś o tym filmie. Jakich informacji szukasz? Czy to opis fabuły, czy to być może jest zestaw aktorski, czyli obsada, która w nim jest? Reżyser? Reżyser i opis fabuły.
I tak, żebym mniej więcej wiedziała, na co idę i jaki jest temat przewodni. I chyba tylko tyle. Filmów w Polsce standardowo kręci się około 40 rocznie, plus minus. Teraz podobno na półkach ze względu na pandemiczny okres ponad 60 tytułów gotowych czeka na swój plan emisji, aż trafią do kina. Widzę zaskoczenie na twojej twarzy. Tak, nie wiedziałam, że tyle. Że tyle? Że to dużo, czy że mniej? Chyba, że mało. No jeśli pomyślimy, że jesteśmy 36-milionowym krajem, mamy mnóstwo zdolnych twórców, no to ta liczba w okolicach 40 chyba jest adekwatna też do tego, co się gdzieś dzieje z ilością widzów. Ja Państwu zdradzę, zresztą nie wiem, czy wiecie, bo statystyki były takie, że kina tuż przed pandemią miały gigantyczne wzrosty. To była rzesza widzów, która przyzwyczaiła się do tego rodzaju tradycji spędzania czasu. Teraz mamy sytuację zgoła odwrotną, dlatego w nas siła, bo jak nie będziemy my chodzić do kina, to nie będzie pieniędzy na to, żeby powstawały kolejne obrazy i to jest taki obieg klasyczny sztuki. To 40 to mało dla ciebie filmów? Na tak zwane oko. No, chyba troszkę mało, chociaż nie wiem. To zostawmy te dywagacje statystyczne. Ale ty mówisz, że to jest okej, tak? No ja mówię, jakie są średnie z ostatnich lat, tak naprawdę. Jak zobaczy się na stronie Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej, ile tych obrazów powstaje, to mniej więcej na tyle jest i budżet, i różne rzeczy, więc to jest około 40. Ale obiecuję, że się przygotuję na jutro perfekcyjnie i podam za każdy rok dokładne dane. Więc... Bo też się zastanawiam, ta frekwencja spada czy wzrasta? Niestety spada. To jest efekt przyzwyczajeń naszych, którymi obrośliśmy. Z jednej strony są to obawy, lęk przed pójściem do kina, wymianą wirusa lub szczęśliwszej wersji bez niego. I po prostu ludzie zaczęli konsumować kulturę najczęściej z różnych urządzeń, telewizorów, laptopów i innych rzeczy. I ten rodzaj celebracji i wyjścia do kina jest stosunkowo rzadszy. Dużo rzadszy. Więc myślimy o tym. To nawet mogę Państwu... będziesz brała udział w konkursie, bo my mamy tutaj konkurs. Na razie sobie świetnie radzisz. Ale wiesz... To kończę Ci tylko wątek, żebyś wiedziała, jak z konkursem się odnaleźć. Bo konkurs polega na tym... z jaką gracją opędzamy się od os tutaj. Więc będziemy ci wszyscy uważnie obserwować i potem ci powiem razem z Państwem, z naszym jury, bo publiczność zawsze o tym decyduje, jaką dostajesz notę. I teraz już możesz powiedzieć to, co chciałaś. Na szczęście one bardziej zmierzają w Twoją stronę. Ale... Dzięki. Wracając do frekwencji w kinie, to powiem ci, że niestety w teatrze jest podobnie. Bo byłam teraz, brałam udział w, grałam w spektaklu na dwóch festiwalach, w Szczecinie, na Kontrapunkcie i w Kielcach. I było tam bardzo mało osób. Też właśnie frekwencja spadkowa. No oczywiście rozumiem to. Szkoda. No musimy nad tym popracować. W warszawskich teatrach tego nie widać, jak w krakowskich. Ktoś z Państwa ostatnio był i widział? Trudno też myśleć o frekwencji, kiedy mamy piękną letnią pogodę i daj nam jak najdłużej na jesienne wieczory. Wiemy wszyscy, co robić. Po prostu namiętnie chodzimy do kina, żeby wspierać polską kulturę. I nie tylko polską, ale najbardziej nam na tej zależy. Zaczęliśmy bardzo ogólnie, ale chciałbym, żeby Państwo zrozumieli i Twoje motywacje, i Twoje nastawienie do tego, że zostałaś aktorką. Ukończyłaś szkołę we Wrocławiu, wydział aktorski. A dlaczego tam poszłaś? Czego szukałaś w takiej drodze życiowej? Dlaczego poszłam na aktorstwo? Skąd taki pomysł na życie? Pomyślałam sobie, że mam tyle emocji w sobie, że to jest chyba najlepszy zawód, żeby tam pokazać to, co we mnie w miarę jest okej. Znaczy, na początku chciałam iść na prawo, ale... Spotkałam w liceum polonistkę, która powiedziała, że może jednak artystyczny kierunek. I tak pomyślałam sobie, mówiąc jeden za drugim wierszem, że chyba tak. I w ogóle tak też z biegu przygotowywałam się do szkoły teatralnej i dostałam się po liceum, więc pomyślałam, że chyba to znak i zostanę aktorką.
To dostanie się do szkoły teatralnej nie należy do najłatwiejszych wyzwań w życiu, bo okazuje się, że chętnych jest wielokrotnie więcej. Nie wiem, czy jest jakaś inna uczelnia, inny rodzaj kształcenia, gdzie na, nie wiem, na 20 miejsc, bo tyle mniej więcej na każdej z kilku polskich uczelni, krakowskiej, wrocławskiej i łódzkiej i warszawskiej, bo to są cztery ośrodki, przy czym to już Państwu zdradzimy, ten wrocławski jest połączony z krakowskim jako filia. Tak przynajmniej kiedyś było, czy tak jest nadal, tak, myślę. Tak. Myślę, że tak, a więc mamy 80 osób, które mogą rokrocznie na te studia się dostać. Czyli co roku też 80 dyplomowanych plus minus aktorów pojawia się nowych na rynku. No i zaczynają oni walczyć o swoją rzeczywistość. Nie tylko o realizację pasji, marzeń i o spełnianie się artystyczne, ale koniec końców też o to, no, za co kupią bułki i masło. Tego was jednak nie uczą w szkole. Tego nie uczą. Tego uczy życie. I często są to nie najłatwiejsze dla wielu kolegów i koleżanek lekcje. Jak się do tego nastawić? Jak tą rzeczywistość konsumować? Jak walczyć o swoje? Jak ty to robisz? Ja staram się dawać z siebie wszystko przy tworzeniu roli. I no, są momenty, kiedy jest bardzo ciężko, bo teraz jeszcze w dobie pandemii te teatry funkcjonują, później nie funkcjonują. I chyba najważniejsze jest to, że trzeba być cierpliwym w tym zawodzie. No i dawać jakoś radę. Nie znam chyba dobrego sposobu, żeby... nie mam dobrej odpowiedzi na to pytanie. Bo często też są momenty, kiedy jest bardzo ciężko i zastanawiam się w ogóle, czy nie zrezygnować z tego zawodu, czy nie. Po prostu, ale kocham to, więc nie chcę tego robić. Jasne, bo to jest jakiś rodzaj troski o życie, o to, czy mamy święty spokój, myśląc o każdym aspekcie życia, nie tylko zawodowym, ale tym normalnie funkcjonującym. To spróbujemy znaleźć pozytywniejsze rewiry. Jak patrzę na listę rzeczy, które zrobiłaś i myślę sobie, że od razu, jeszcze chyba nawet na studiach, trafiasz na plan Miasta 44, no to trudno sobie wyobrazić trudniejszy z jednej strony, ale lepszy też od strony realizacyjnej, rozmachu i wszystkiego innego projekt na tego rodzaju... No, wspaniały debiut. Na tego rodzaju debiut. No, jeśli słyszysz Miasto 44, to jaki rodzaj wspomnień się w twojej głowie pojawia? Że trafiłam na świetnego reżysera, który pokazał mi jak inną metodę gry aktorskiej, bo w szkole teatralnej we Wrocławiu gra aktorska jest nastawiona na pracę w teatrze. Przed kamerą jest inaczej się gra, tak? Mniejszymi środkami, tak? Poza tym Janek wytworzył tak wspaniałą grupę ludzi i mieliśmy około 2 miesięcy przygotowań do tego filmu i naprawdę zrobiła się bardzo ciekawa, świetna paczka ludzi, którzy naprawdę przez chwilę poczuli się, że walczą w sprawie. Oczywiście trochę mi było trudno, bo właśnie byłam w szkole i Wrocław, Warszawa, w tamtych czasach PKP jeszcze było gorsze, więc czasowo trwało to około 6 godzin. Czyli przejazd w sensie, tak, w jedną, tak, stronę. Tak. Dziś jest to chyba trochę lepiej, około 3,5, ale no musiałaś łączyć, rozumiem, szkołę z obecnością, tak, na zajęciach, ale byłaś już na którymś roku, nie chcieli cię wykładowcy zwolnić i dać ci prawo, no, i szansę zrealizować w pełni po prostu fantastyczny projekt. Bo to był projekt, do którego długi czas Jan się przygotowywał. No, kto z Państwa widział ten film, to wie, że no, on wchodzi po prostu w każdy centymetr odbiorcy. Wykręca wątrobę, serce, mieli mózg i, no, i nikogo chyba nie pozostawia obojętnym. No, trudno o mocniejszy, bardziej wyrazisty obraz tego wszystkiego, co w ramach powstania się działo, tak pięknie od strony młodych ludzi pokazanego. 2 miesiące przygotowań, bo zostawmy już tę taryfę ulgową w szkole, której, jak rozumiem, nie miałaś. Nie. Po latach możesz napisać, że to było nieeleganckie teraz do wykładowców. Powiedz, że Janiak cię namówił, że to jest niezałatwiona sprawa, musimy to wyjaśnić i wyczyścić raz na zawsze, żeby mogła pofrunąć się dalej, więc... Tak. Znaczy, ja bardzo szybko chciałam skończyć szkołę teatralną. To brzmi tak, jakby nie bardzo ci się tam podobało. Różnie było.
Czyli jesteś po stronie tych wszystkich, którzy głoszą, że ostatnio był... Dobra, zostawmy te sprawy, bo zaraz się zapętlimy w jakąś niepotrzebną rzeczywistość. Zostawiamy też już szkołę, ale przy mieście, jeśli pozwolisz, to chwilę zostaniemy, bo wspomniałeś o tym, że w trakcie przygotowań do tego wszystkiego mieliście po pierwsze dużo czasu, po drugie opcji na to, żeby się ze sobą poznać, zaprzyjaźnić, a ten element takiej koleżeńskiej wiarygodności potem już na planie zdecydowanie się przydawał. Tak, no bo po prostu byliśmy bardzo dobrze zgraną paczką, którą też musieliśmy odzwierciedlić przed kamerą. No i też Janek jest wspaniałym reżyserem. Uważam, że mi się wspaniale, super z nim pracowało. On wytworzył, to dzięki niemu to wszystko zaistniało. To braterstwo, ta przyjaźń. Tak, to dzięki niemu wszystko. Pamiętam taki serial Aż po sufit. Niestety był tylko jeden sezon. Dla mnie z niezrozumiałych względów, bo Edyta Olszówka i Cezary Pazura i cała ta młodzież, która grała w tym serialu, pokazywała, że wreszcie jest szansa na fajną, obyczajową historię, na międzypokoleniowy jakiś nieład, a może ład. Jak ty wspominasz pracę przy okazji tego projektu? Już zapomniałaś dawno, bo wszyscy liczyliście na 4 czy 5 sezonów. Trochę już, no właśnie, liczyliśmy na 4 sezony i został się tylko jeden. Niestety, a praca na planie, tak samo jak w Mieście 44, była bardzo ciekawa, przyjazna dla wszystkich. Też troszeczkę było to trochę czasu temu, ale pamiętam taką sytuację, że Cezary Pazura bardzo mi pomógł wtedy i jestem mu bardzo wdzięczna, dlatego że ten serial był od razu po tym, jak skończyłam szkołę teatralną. Oczywiście w Mieście 44, no i też serial i film rządzi się innymi prawami gry aktorskiej. I w ogóle wyszłam z tej szkoły i byłam taka zestresowana, bo cały czas myślałam o bardziej teatralnie, więcej, pompatyczniej, a Cezary Pazura właśnie dawał mi bardzo ciekawe wskazówki. Ciekawych spotkań, nie tylko na początku, ale później miałaś też całkiem sporo. Nie wiem, jak intensywne były kontakty, bo ile widziałem film, jestem mordercą, to Solid Gold już nie widziałem, a tam przecież Janusz Gajos, Danuta Stęka, Andrzej Seweryn. Jak to wszystko wygląda, ten element przekazywania energii przez tych doświadczonych aktorów, tym wszystkim, którzy są na początku swojej drogi? No, wspomniałeś, że Czarek to był określony rodzaj wsparcia, a w tych innych produkcjach? W tych innych produkcjach już szłam swoim torem. I ja też tam miałam dość małe role i tutaj bardziej pomoc reżyserska. No tak, bo jak się pojawiasz na 2-3 dni zdjęciowe, to wtedy trudno też zbudować określony rodzaj więzi i się ze wszystkimi zaprzyjaźnić. Przejdźmy do teatru, bo wspomniałeś, że to jest coś, co było jakąś taką główną drogą po szkole w twojej głowie. Które z produkcji masz cały czas w sercu? Teatralnych? No. Wiesz co, to była taka sytuacja, że po szkole teatralnej trafiłam od razu do serialu i zaczęłam robić film. I poczułam, że właśnie bardzo mi, w pewnym momencie bardzo mi brakuje teatru, że nie mam takiego pola do improwizacji, że tak strasznie marzyłam o tym, żeby stworzyć główną rolę damską, żeńską w teatrze. Chciałam strasznie bardziej uczyć się improwizować. Czegoś mi brakowało, więc poznałam na swojej drodze Wiktora Rubina i Jolę Janiczak i z nimi zaczęłam pracować. I tak pracujemy od 4 lat. Ostatnio zagrałam w spektaklu I tak nikt mi nie uwierzy. Barbarę Zdunk, ostatnią kobietę spaloną na stosie w Reszlu w 1811 roku, więc nie tak dawno, bardzo. A druga rola to jest Klątwa rodziny Kennedy, w której grałam Rosemary Kennedy. Córkę JFK'a, która została poddana lobotomii. Same fajne historyjki. Same ciężkie historie. I tak, bo brakuje mi w kinie polskim
takich silnych kobiet. Zaczęliśmy się z Karoliną zastanawiać, drodzy Państwo, jak wiele jest okazji do tego, żeby kobiety grały pierwsze role, pierwszoplanowe. Rozmawialiśmy o tym, zanim spotkaliśmy się z Państwem. I zaczęliśmy wyliczankę i wiele tych sytuacji nie ma. No nie ma. Masz poczucie nierównouprawnienia w tej materii? Właśnie cały czas się zastanawiam. Dlaczego? Bo że jest to ewidentne, to już wiemy. Dlaczego? Krzyk jest wewnętrzny, oczywiście, czasami tak. Ale wiesz, może razem z Państwem spróbujemy sobie przejść quizowo, ale nikomu nie będziemy zadawać pytań, ani trudnych. Proszę sobie przypomnieć, takie filmy, w których główną rolę gra kobieta. Polskie, z ostatnich lat, że to jest pierwszoplanowa postać. Mówiliśmy sobie w garderobie o filmie Sweat. I tam jest fantastyczna kreacja, zresztą nagrodzona w Gdyni. Nie słyszę? Pokot, okej. Okay. Sztuka kochania, Michalina Wisłocka, to jest rok 2016. Tak, ale to też dlatego, że pani Gabriela Muskała chyba sama to napisała, nie? I wyreżyserowała, więc sama sobie... No słabo nam idzie, pytanie czy nam, czy właśnie twórcą kina. Jest, no tak, no więc nie jest tak łatwo wam kobietom nie tylko zawalczyć o główną rolę, ale w ogóle ją po prostu zagrać, bo jest to inaczej pisane. Ja ci nie odpowiem na to pytanie, dlaczego. Natomiast mam dobrą informację, że Festiwal Mastercard of Camera stara się czynić te relacje i proporcje w filmowym świecie twórców bardziej proporcjonalne i w konkursie głównym tegorocznej edycji, a jutro poznamy laureatów Nagrody Głównej Wytyczanie Drogi. Proporcja pań reżyserek do panów reżyserów jest 50 do 50. Ale może to wynika z tego, że nie z samego charakteru branży filmowej, tylko z tego, że po prostu producenci obawiają się, że drobna, delikatna kobieta sobie nie da rady, a to nie jest przecież prawda. To nie jest prawda. Ale to też, jak pokazuje nasze ostatnie spotkanie z Olgą Bołądź, trochę polega na tym, żeby brać sprawy w swoje ręce. Ona wyreżyserowała i sama stworzyła scenariusz, a potem zajęła się właśnie stworzeniem obrazu i jego wyreżyserowaniem, więc może jest to element motywacji do działania. Jeszcze jeden aspekt, który nam się tutaj, drodzy Państwo, w tak zwanym międzyczasie, czy między wierszami pojawił, to że tak jak w przypadku serialu Aż po sufit, to państwo, publiczność decydujecie o tym, czy losy bohaterów będą kontynuowane. No jeśli projekt nie dostaje szansy, a jeden sezon to trochę za mało, żeby się zaprzyjaźnić i z postaciami, i z bohaterami, których widzimy, albo z nowym sposobem narracji i opowiadania, no to potem te projekty nie mają kontynuacji i to jest trochę podobnie jak w kinach. To też oczywiście mobilizuje twórców, żeby robić określone rzeczy. Boję się tylko jednego, że wówczas trochę pod słupki oglądalności są tworzone kolejne projekty. Masz 2 dni przed sobą w Krakowie. Co będziesz chciała zobaczyć? Bo zakładam, że na program festiwalu już spojrzałaś. Zaraz idę na film Nadzieja, a później jeszcze nie wiem, może ty byś mi coś polecił. Ja ci polecę wieczorem koncert Sokoła, bo jest o 21 na strefie. Dobra. Albo od 22, bo Mastercard of Camera, drodzy Państwo, to nie tylko prezentacje filmów, a jest ich tutaj parę setek z całego świata. Nie tylko tych, które są w konkursach, czy polskim, czy głównym, ale to też mnóstwo imprez towarzyszących. Wieczorem proszę pamiętać, że o 19 możecie, drodzy Państwo, tutaj też kolejny seans pod chmurką obejrzeć, a takich miejsc na świeżym powietrzu jest bardzo dużo, bo to i Barka, i jeszcze ze 2 czy 3 inne miejsca i właśnie rzeczona strefa muzyczna OFF. Wczoraj byłaś na Najmro. Tak, wczoraj byłam na Najmro. To poprosimy o twoją opinię, bo zaczęliśmy od tego, że ty wsłuchujesz się to, co mówią inni, to niech to będzie najlepsza rekomendacja dla państwa, żeby tego obrazu poszukać. Co ci się podobało, co cię uwiodło, co cię dotknęło, a może bawiło po prostu? Bardzo mi się podobał film.
Bardzo mi się podobała też metoda efektów specjalnych, która była połączona niczym gra komputerowa i teledysk. I to było to wymieszane. Świetna praca operatorska. Super rola Dawida Ogrodnika. Na chwilę się zatopiłam w tamtych czasach. I... ale szkoda, że tak mało, że takie małe role kobiece. Ja się nie zgadzam, bo one były okej, drugoplanowe, zarówno jego partnerka, jak i koleżanka z gangu, ale jedna i druga zagrana absolutnie znakomicie. Olga Bołącz w roli Diwy też bardzo fajnie i charakternie, ale tak, no wtedy w tym męsko-policyjnym świecie, bo ci z Państwa, którzy nie widzieli od nas, powinni dostać informację, że to jest obraz o, no, nawet nie powiem złodziejaszku, o prawdziwej klasy złodzieju już po prostu, który 20 parę razy uciekał policji, a to z sądów, a to z więzień, no i okradał bogatych, czyli peweksy i dawał to też innym, bo trochę Janosika i Robin Hooda w tej postaci jest, a wszystko rzeczywiście jest zrealizowane w tempie i fajnie jest zagrane. Dobre role nie tylko Dawida Ogrodnika, ale też Rafał Zawierucha, bardzo fajny i fantastyczny Robert Więckiewicz. Masza, Sandra Drzymalska. No, te małe role kobiece, ale bardzo mi się podobały. Ja się boję, że cały czas będziemy uciekać w ten element niewłaściwej proporcji. Przepraszam, ale po prostu jakoś mam taki ostatni wewnętrzny czas. Żal. Nie, ostatnio jakoś tak mnie nachodzi wszystko to, że tak mało tych kobiet w filmie, które chciałabym oglądać, bo mamy bardzo zdolne polskie młode aktorki. Te dojrzałe też mamy zdolne. Tak, dojrzałe też. Oczywiście. No tak, ale wszystkie one zgodnie z tym, co Karolina nam tutaj nie tyle sugeruje, co jasno uzmysławia, mają troszkę pod górę w walce o całą rzeczywistość. Nawet sobie pomyślałem, że w Magnezji przecież jest tam ileś kobiet, ale wciąż główne postaci są męskie. Życzymy Ci absolutnie cudownego pobytu w Krakowie. Dziękujemy za te pół godziny miłe, które spędziłaś w naszym towarzystwie. Karolina Staniec była, proszę Państwa, naszym gościem. Do zobaczenia w teatrze, a może niebawem też... Tak, no mam nadzieję. My też.